Witam Państwa bardzo serdecznie i pozwólcie, że zaczniemy naszą dzisiejszą konferencję prasową. Ona zwołana jest w takim dość pilnym trybie, ale też i wydarzenia, o których chcemy dzisiaj mówić, są według mojej oceny, ale chyba nie tylko, istotne, a decyzje, które zapadały wczoraj. Otóż w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Rady Wojewódzkiej SLD, Zarządu i Rady Wojewódzkiej i na tym posiedzeniu podjęliśmy uchwałę o zatwierdzeniu Leszka Millera jako naszego kandydata na drugim miejscu w województwie wielkopolskim w eurowyborach, które, jak Państwo wiecie, odbędą się w maju. Zanim przejdę do szczegółów tego wydarzenia, kilka rzeczy związanych z tymi wyborami. Otóż jak Państwo na pewno także wiecie, mam nadzieję, że się także z tym zgodzicie, Polska, nasz piękny kraj, charakteryzuje się takimi chyba trzema najbardziej znaczącymi filarami. Mówię tutaj po roku 1990. Pierwsze to wstąpienie Polski do NATO, drugie to przyjęcie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i trzecia sprawa to właśnie wstąpienie do NATO. I we wszystkich tych trzech najbardziej chyba istotnych filarach lewica miała decydujący udział. Jak zmieniła się Polska, no to przecież wszyscy widzimy, ktoś wyjątkowo złośliwy, małostkowy może powiedzieć, że niewiele się w Polsce dobrego w tym czasie działo. I jeśli tak powie, to będzie niewiarygodny. Ale dzisiaj, otóż jest w Polsce taka sytuacja, że pisowska propaganda działa na rzecz wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Pomimo oczywiście ich zaprzeczeń. Przecież niestety obserwujemy w wyniku tych działań zmniejszające się poparcie naszego społeczeństwa dla naszej obecności w Unii. W telewizji publicznej mamy do czynienia z taką opinią, że jesteśmy pod dyktatem Brukseli, że Unia chce nam narzucić swoje prawa, a lewacka Europa dybie na nasze narodowe wartości, co jest przecież kompletną bzdurą. Prezydent opowiada brednie o wyimaginowanej wspólnocie, przyrównuje Unię do zaborców, a premier nie bez powodu na wielu karykaturach występuje z długim nosem Pinokia, bo przecież kłamie od rana do wieczora. Następuje proces krytykowania i zohydzania wręcz Unii Europejskiej. Wczoraj, jak ktoś oglądał TVN24, występował tam między innymi Sellin i były minister spraw zagranicznych oraz europoseł Rosati i nie kto inny jak tenże Sellin próbował udowadniać, że Unia ingeruje w sprawy rodziny, wychowania dzieci, co jest absolutną bzdurą, bo Unia się tym w ogóle nie zajmuje. Wszystko to zmierza do tego, abyśmy w konsekwencji wyszli z Unii. Widzimy przecież, do czego taka postawa rządzących doprowadziła w Wielkiej Brytanii. Więc te wybory do Europarlamentu dlatego są tak bardzo ważne.
są bardzo ważne, żebyśmy mogli przeciwstawić się tym, którzy chcą Polskę wyprowadzić z Unii Europejskiej. Chociaż, mówię, zaprzeczają, ale ich działania, tutaj nie ulega wątpliwości, bezpośrednio do tego zmierzają. Tak więc, jak Państwo wiecie, trwały wielotygodniowe rozmowy o zbudowaniu koalicji takiej proeuropejskiej i ona została zbudowana. Składa się, jak Państwo wiecie, z Platformy Obywatelskiej, która tutaj zainicjowała te rozmowy, z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, PSL, Nowoczesnej i Zielonych. Wielu nie wierzyło, że może powstać taka koalicja proeuropejska. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony, że do tego doszło. I Sojusz Lewicy Demokratycznej otrzymał 3 jedynki. Jedynki to otrzymali Marek Belka w Łódzkim, Włodzimierz Cimaszewicz tutaj Warszawa i Bogdan Liberacki, eurodeputowany, były minister transportu w zachodniopomorskim. Jak zawsze wtedy, kiedy do wyborów idzie tak szeroka koalicja, no ktoś musi ustąpić, ktoś gdzieś musi się przesunąć. No, taki jest urok koalicji i tutaj trzeba pochylić głowę nad działalnością przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, który z determinacją podszedł do budowania tej koalicji i doprowadził do tego, że Platforma potrafiła jednak się przesunąć. Ten cel nadrzędny, jakim było utworzenie tej koalicji, celem jest kolejnym wprowadzenie jak największej ilości europosłów do Europarlamentu, spowodował, że tak się stało, bo cel jeszcze nadrzędny to jest uchronienie Unii Europejskiej przed osłabieniem, przed rozbiciem, przed tym, żeby nie rodziły się kolejne pomysły o wyjściu z Unii Europejskiej. Widzimy, że nauczyciele są bardzo zdeterminowani. Ja się im nie dziwię, a że dla rządu to jest nie bardzo korzystne, to widzimy, jak wykorzystuje, bo według mnie to rząd wykorzystuje solidarność nauczycielską. I solidarność nauczycielska według mnie to pozoruje te działania strajkowe, dlatego, bo solidarność pod kierownictwem pana Dudy to ściśle współpracuje z rządem, to przecież widzimy. Natomiast Związek Nauczycielstwa Polskiego ma pełne poparcie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przypomnę, że wiceprzewodniczącym Związku Nauczycielstwa Polskiego jest nasz były poseł. Mają w każdym razie absolutnie pełne nasze poparcie, chociaż zdajemy sobie sprawę, jak ten strajk może być odbierany przez część, ja wiem, rodziców, przez część społeczeństwa, że jeśli byłby w tym okresie, w którym zapowiada Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ale próbuje się przerzucić jakąś odpowiedzialność za ewentualne perturbacje na Związek Nauczycielstwa Polskiego, natomiast nie próbuje się przerzucić na minister Zalewską, której daje się jeszcze miejsce, nazwijmy to biorące, w wyborach do Europarlamentu. Słyszą, że budżet jest w doskonałym stanie, że można dać 13. emeryturę,
że można tym dołożyć, że można na pierwsze dziecko, chociaż akurat tu można się z tym zgodzić, nie zgadzając się co do w ogóle całego systemu przekazywania tych pieniędzy, tego 500+, no to dlaczego nauczyciele mają nie otrzymać tej podwyżki? Mają w nas sojuszników, popieramy działania, ale liczymy także na to, że być może przedstawiciele nauczycieli w szerszym gronie pojawią się na uroczystościach z okazji Święta Pracy 1 maja.